Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie Adam opowie, jak zarejestrować pojazd zabytkowy. Profesor Igor egzaminuje Hondę Africa Twin. Nasz człowiek Enrico wybiera opony na wyprawę do Senegalu. Teoretycznie od przybytku głowa nie boli, tak przynajmniej mówią ludzie, którzy znają życie. Jednak bywają sytuacje, w których od przybytku zaczyna pobolewać głowa. Zaczyna się to wtedy, kiedy mamy kolekcję pojazdów mechanicznych. I te pojazdy mechaniczne stanowią pewien problem, ponieważ wymagają ubezpieczeń. Część z nich została kupiona i zarejestrowana, no bo taki jest wymóg. A jak się już rejestruje, trzeba go ubezpieczyć. Mam nadzieję, że przyjdą kiedyś takie czasy, kiedy pan Adam, posiadacz potężnej kolekcji motocykli i wszelkiego rodzaju pojazdów, odetchnie nieco z ulgą. Panie Adamie, jak sobie z tym poradzić, kiedy mamy tak potężną ilość motocykli, samochodów? No, jest to duży problem. W wielu krajach zostało to rozwiązane dużo, dużo prościej. Rejestruje się najdroższy pojazd albo dwa najdroższe, a tablice się tylko przekłada na inne. Ubezpieczenie obejmuje wszystko, a i tak nikt nie jeździ 5 samochodami naraz. W naszych warunkach jest to dużo bardziej kłopotliwe, czyli te pojazdy, które używam nawet okazjonalnie, musiałem zarejestrować na żółte tablice, co oczywiście wiąże się z pewnego rodzaju kłopotami, kosztami, chodzeniem i innymi zabawami. Dokładnie. Mało tego, w tej chwili jest to tak dziwna sytuacja, że część tych pojazdów, które kupujemy, ja też postaram się zbierać jakieś sprzęty, część z nich nie ma już w ogóle żadnych dokumentów, bo zostały wygrzebane gdzieś z szopy i zapomniane. Część ma dokumenty, no i wtedy wypadałoby je od razu zarejestrować. Tak też robię. Natomiast w przypadku pojazdów, które będą jeździły na żółtych tablicach, no może pan pokrótce przybliży procedurę załatwiania takiej żółtej tablicy. Pierwsza rzecz, trzeba pojazd doprowadzić do stanu używalności. Druga rzecz, jest rzeczoznawca, który opisze, zrobi tak zwaną białą kartę, opisze stan, wszystkie parametry samochodu, wszystkie numery. Z tą białą kartą zgłaszamy się do konserwatora wojewódzkiego i on wystawia dokument, że pojazd został wpisany w kartę ewidencji pojazdów mechanicznych. Jeżeli chcemy tym pojazdem jeździć, to jeszcze nas czeka procedura kontroli technicznej na stacji okręgowej, nie na zwykłej stacji. I jest to procedura, co prawda jednorazowa, ale dużo bardziej skomplikowana niż w wypadku normalnego pojazdu. Jedyny plus, że nie trzeba mieć wyposażenia super nowoczesnego, można mieć wyposażenie typu pasy, które były w owych czasach, jak samochód był w produkcji. Ale wszystko, światła, hamulce, wszystko musi być sprawne. I dopiero posiadając te wszystkie dokumenty i jakikolwiek dokument, że jesteśmy właścicielami tego pojazdu, uprawnia nas do pójścia do Wydziału Komunikacji i wystąpienia o żółte tablice. Jasne, no i wtedy nie robimy przeglądów co rok, natomiast no, musimy dbać o stan techniczny samochodu, bo teoretycznie gdyby pan konserwator zechciał odwiedzić i zobaczyć, że założyliśmy mu jakieś nieciekawe felgi albo zrobiliśmy jakąś krzywdę, czy z tego powodu możemy mieć problemy? Tak, co prawda jest to bardzo rzadki przypadek. Nie spotkałem się jeszcze z tym, ale teoretycznie gdybym taki pojazd zabytkowy sprzedał bez zezwolenia albo nie daj Boże, zdarzyłoby się jakieś nieszczęście, to jestem bezpośrednio odpowiedzialny za odbudowanie takiegoż pojazdu do stanu, który jest wpisany. O, to cię nieciekawe, ale dobrze, a teraz chce pan sprzedać taki samochód na żółtych tablicach. To trzeba zrobić? Wystąpić do konserwatora. Przy pojazdach produkcji po 1945 roku nie jest to może wielki problem.
też trzeba udowodnić, że to nie jest jakimiś dokumentami, że to nie jest jakiś super ekstra zabytek typu Bentley czy coś podobnego, ale ogólnie nie jest to wielki problem. Kiedyś był problem nawet z wyjazdem na zlot. Też trzeba było występować o zgodę do konserwatora. Zlot w Polsce czy zagraniczny? Za granicą. Też trzeba było występować o zezwolenie do konserwatora. No teraz ten problem być może w związku z otwartymi granicami znikł, ale sprawa sprzedaży czy innego przypadku związanego ze zmianą właściciela jest już dużym problemem. I tym sposobem kilka słów powiedzieliśmy na temat problemów wynikających z posiadania kolekcji motocykli, samochodów. Czas by tym się zająć, czas by pomyśleć o tym, jak ten temat uporządkować i ułatwić życie ludziom, którzy mają mnóstwo pracy, żeby te pojazdy doprowadzić do porządku. I fajnie by było, gdyby zdjąć im z głowy wszelkiego rodzaju problemy wynikające z tego, że te później odrestaurowane zabytki polskiej techniki i nie tylko polskiej techniki żyły dalej dobrym życiem. Dlatego szanujmy tych ludzi, którzy ciężko pracują nad tymi kolekcjami i pomóżmy im troszkę. Tu zwracam się do władz wszelakiej maści, ponieważ nikomu jakoś do tej pory od wielu, wielu lat nie przyszło do głowy, żeby tym tematem się zająć. Dzięki bardzo, panie Adamie. Dziękuję. Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Kolejny materiał z cyklu Profesor Igor egzaminuje. Motocykl dla mnie, jak od razu powiem, nie z tej bajki trochę, ponieważ do motocykli, które kucają przy siadaniu, tak je nazywam, potrzebny jest odpowiedni wzrost. Igor, jak się testowała Africa Twin? Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj dosyć stereotypowe jest to, że to są wysokie motocykle i tak jak powiedziałeś, kucają przy siadaniu. No nie, można powiedzieć, że osoby troszkę niższe ode mnie mogą faktycznie mieć pewien problem, bo to przypominałoby próbę dostania się na konia, ale jeżeli ma się te 1,80 m, to jest naprawdę fajna maszyna. No tak, to jesteśmy podobnego wzrostu, zatem te problemy... Ja jeździłem tym motocyklem, bardzo mile go wspominam. To nie jest tak, że ja nie lubię tego motocykla, to nie tak. Po prostu lubię motocykle, przy których jak się zatrzymuję gdzieś tam na ulicy, to stawiam pełną stopę na jezdni, jestem pewny tego, że nic się nie kiwnie, nic złego się nie stanie, a szczególnie w terenie, kiedy są dołki, górki i wtedy trzeba się naprawdę dobrze zaprzeć, żeby motocykla nie położyć. Czy zjeżdżałeś choć na chwilę z jezdni? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o wsiadanie, jeszcze raz do tego wrócę, i pozycję za kierownicą. Honda akurat zrobiła ten fajny ukłon w stronę kierowcy, że siedzisko jest regulowane w zakresie bodajże 4 czy 5 cm. Można je trochę przesunąć w górę, trochę w dół i każdy znajdzie optymalną pozycję. Jeżeli chodzi o sprawność poza drogą utwardzoną, jest naprawdę fantastycznie. Dobrze. Ważna rzecz, bo te motocykle są motocyklami zdecydowanie wyprawowymi. Zamontować można na nim kufry, ale tylko kufry dedykowane do motocykli Hondy, czyli ze specjalnymi zaczepami. Czy zakładałeś kufry? Oczywiście. Ja dostałem ten motocykl wyposażony w komplet dużych kufrów i od razu muszę powiedzieć, że podjąłem próbę wyjazdu takiego jak ten, kiedy się poznaliśmy, gdzie pojechałem dookoła Polski. Spakowałem absolutnie wszystko, co miałem wtedy ze sobą na wyprawie, czyli zarówno Karima ma też piwór, namiot i trochę bambetli. Spakowałem to do kufrów, także jeszcze było w nich miejsce. Pojechałem na Mazury, rozbiłem namiot, spojrzałem w niebo, spojrzałem na motocykl, spojrzałem jeszcze raz w niebo. W trybie przyspieszonym złożyłem namiot, wsiadłem na motocykl i spadła ściana deszczu. No tak, no to zwykle tak bywa. Dobrze, teraz jak chodzi o instrumenty na pokładzie, czy to wszystko jest widoczne, dobrze skonstruowane i co najważniejsze, czy to jest ergonomiczne? Akurat motocykle wyprawowe mają tę fajną przypadłość, że
instrumenty są wręcz do bólu czytelne. Mamy bardzo duże ikony na wyświetlaczu, mamy bardzo duże lampki kontrolne, także to wszystko od razu na pierwszy rzut oka jest czytelne dla kierowcy. I jeszcze do tego wyświetlacz daje możliwość dostosowania tego, co na sobie pokazuje. Wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz, bo to jest motocykl, który z tego co widzę ma oponę z dętką. I jeżeli w terenie coś się stanie, to bez wymiany koła, zdjęcia koła, nie zrobimy niczego. To też troszeczkę tak nie najlepiej wygląda. Nie wiem, czy wyobrażasz sobie gdzieś las, wilki dookoła wyją, a ty stoisz z trzaśniętą tylną gumą. A teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w totalnej głuszy i najeżdżasz na coś felgą aluminiową. Tutaj to ci każdy kowal w najbardziej zapadłym części świata naprawi. Natomiast jeżeli masz aluminium, to już potrzebujesz wyspecjalizowanego serwisu. Ja nie chciałbym, żebyś zrozumiał, że jestem wrogiem szprychowanych kół. Natomiast są firmy, które udają, że to jest felga dętkowa, natomiast szprychy są tak zamontowane na rantach felgi, że siedzi na nich opona bezdętkowa, którą w razie czego można pianką dopompować, jakoś się tam doczłapać. Demontaż koła może być dość skomplikowany. Rozpięcie łańcucha, wyciągnięcie całego przetyku. Trochę roboty przy tym jest, a tak pompujesz pianką. Zatem ja na takich motocyklach jeżdżę z pewną dozą ostrożności, nieśmiałości, bo zastanawiam się, co to będzie, kiedy gdzieś w środku lasu nagle mi to trzaśnie i tego kowala, o którym wspomniałeś, trzeba szukać ze świecą w ręku. No dobrze, przechodzimy teraz do zasięgu. Zbiornik wygląda dość pokaźny. Jest olbrzymi i muszę przyznać, że trasę na Mazury i z powrotem pokonałem z jednym międzytankowaniem. O, to jest ładnie. To jest bardzo ładnie, zwłaszcza, że ten motocykl naprawdę symbolicznie mało pali. Gdy zaczęło lać, jak wracałem z Mazur, zjechałem na stację benzynową. To jest chyba typowe zagranie każdego motocyklisty. I no, jeszcze pozostają mosty. Tak, dokładnie, ale muszę powiedzieć, że pod tą wiatą na stacji już mało miejsca było. Maszyn stało chyba z 10. Między innymi stało BMW GS1200. No i jak pokazałem kierowcy tego BMW spalanie w tym motocyklu, które wtedy pokazywało 3,9 litra na 100 km, on mógł tylko westchnąć. No widzisz, tak to wygląda. Honda jest dość stabilna w swoich konstrukcjach. Honda nie szaleje z nowościami, bo jak już ma coś sprawdzonego, zresztą w przypadku motocykla, o którym mówiłeś, wygląda to dokładnie tak samo, to produkuje go, wprowadzając pewne zmiany. Ci, którzy jeździli starymi Afrikami Twin, wsiadali na tę nową, mieli takiego bana na twarzy, bo dałem taki motocykl do przetestowania kiedyś człowiekowi, który jest zaciętym fanem Afriki Twin, powiedział: jest krok do przodu i to jest fajne. Natomiast jeszcze jedna taka drobna rzecz, dynamika tego motocykla, to mnie bardzo interesuje. W twoim pojęciu, jeździłeś sportami, jeździłeś wszelkiego rodzaju sprzętem, czy jak chodzi o dynamikę, ten motocykl też spełnia twoje oczekiwania? O tak, daje radę. Ja Africa Twin jeździłem w dwóch wersjach, a właściwie w trzech, bo jeździłem zwykłą Africa Twin, jeździłem tym Adventure Sports oraz jeździłem Africa ze skrzynią CVT i muszę powiedzieć, że w każdej konfiguracji to jest naprawdę bardzo fajny, do bólu przewidywalny sprzęt, który oddaje dużo mocy, a do tego jeszcze raz wrócę do tego mojego powrotu w deszczu. Lało nieprzeciętnie, to była naprawdę ściana deszczu. Drogi były mokre, zasunięte piachem, oblane różnymi innymi płynami ustrojowymi, które się wlewają z naszych pięknych samochodów. I zachowywał się pewnie. W każdej sytuacji, nawet na chwilę, nie dał mi pewnej dozy nieposłuszeństwa. Profesor Igor testował Hondę Africa Twin i z tego co widzę jest zachwycony sprzętem. Zatem jeżeli lubicie motocykle na dalekie wyprawy, nie boicie się wilków w lesie, kiedy strzeli wam guma, przemieszczcie się do tego sprzętu. Być może to będzie wasz motocykl, który sprawi, że wyprawa będzie przyjemnością, radością i sprawi takiego samego banana na twarzy jak w przypadku Igora. Dzięki bardzo, Igor. Dziękuję ślicznie, ja mogę go serdecznie polecić. Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMOWO.
pieza, tanta gente ne sta Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza lei, un angelo veniva verso me. Za niedługo będziemy próbowali analizować tematy, które są bardzo ważne dla moto podróżnik, może mniej dla osoby, które właśnie od garażu idą do bar. Też temat, jakie opony wybierać na takie asfalty, które są powiedzmy nietypowe. I oczywiście ten temat, jaki leki brać ze sobą na takim podróże. To są te tematy, które Easy Biker spróbuje z dużą pokorą dla Was analizować. Tak wygląda ta opona, niestety przesadziłem, po 18 tysięcy kilometrów. Niektóre kilometry były wykonane z pasażerem i na ten bardzo przyczepny asfalt z Skandynawii, więc oczywiście tak się nie jeździ, Easy Biker pamięta, więc proszę mnie wybaczyć, ale z reguły dużo wcześniej ich wymieniam i oczywiście podziękujemy. Firma JG Sport, dystrybutor też opony Metzeler. Przyznaję, że nie jestem profesor, ale wiem, że na forum... O, ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie. Nie, jestem tu na taki krikolan dla Was, bo jest najwięcej wartownia opony Olek Motocykle. Olek Motocyklowy, dobrze mówię? Bo mam też naklejkę na moim motocykl. I decyzja, dilemat, Shakespeare, to be or not to be. Właśnie patrzyłem kolega Hiszpanem, Mikel Silvestre, taki mój idol. On z taką starą BMW na tą samą trasę, którą ja będę wykonał, taka gest, taka pancerna, decydował się na Karu 3 od Metzelera. Jestem zadowolony, bo te opony testowałem, ale powiedzmy, że na asfalcie i na mokrym asfalcie ja jestem zachwycony z Turans. Ta opona, która gwarantuje mi 18 tysięcy kilometrów bez najmniejszego problemu, więc nie ukrywam, że mój Transalp 700, mając tego dziwny rozmiar, ma taki ograniczony możliwość co do rozmiaru, więc marzyło mi się, żeby testować tą oponę. To jest właśnie ten front od Turans, to jest to, co będę montował, natomiast to, co nas interesuje, jest ta różnica z ta opona właśnie, Karu Street. Problem jest, że nie ma ten odpowiedni rozmiar dla Transalp i dlatego poproszę panowie od Honda, szykujecie mój Africa Twin Adventure, bo bardzo chętnie się zmieniam od Transalp do tego nowy pojazd. Więc decyzja wypadła na Turans, zmuszona, bo albo Turans, albo Karu 3, więc wolę Turans. Oczywiście plus będzie, że one na asfalcie mokre, nie mokre, są trwałe i bez, powiedzmy, niespożanki. Oczywiście na ten piasek w Mauretania troszeczkę będę musiał być bardziej ostrożny niż trzymając te karucze, które byli naprawdę jak tor, jak peron, praktycznie jeździli bez żadnego strachu, gaz otwierany cały czas. Więc to by było na tyle. Oczywiście wiem, że niektórym Was mają takie inne teorie. Proszę bardzo, jeżeli dajecie mi do testu Heidenau lub Mitas, będę ich testował. Na razie jestem wierny do firmy Metzler, bo wiem, że do tej pory nie robił mi żadnej niespodzianki. Wybór robiony, Metzler Turans, idziemy do przodu, afrykańskie trasy. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego.
Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.